To jest ostatni wątek, czyli Mateusz Kaniowski kontra Kacper Błoński, konfrontacja o ten wątek. Z której to był gali? Była 11, 10? 8? 8. Kiedy walczyliście? Na 8. Za to w ogóle przypomniało mi się, że to wszystko. No to było strasznie. Zaczęło się dawno przez temu. Wywiad z tobą w Uniku. Poszło cały foch, że przecież zrobiłem wywiad z Dubielem, który jest konfidentem. Ale dobra, nie gadajmy ja bez niego. Konfidentem? Tak wtedy mówił Kacper, że powiedziałeś, że na jakieś reklamy czy za coś, że poszła jestem cała to jest jestem e-konfidentką. Nowy wątek. Ciekawy wątek. Może ja powinienem jeszcze coś z Kacperem, a nie jutro sobie wyjaśnię. Tak, ale nie, nic o nas bez nas, poczekajmy, niech przyjdzie. No ja to powiem stary na live, że no nie mogę cię puścić z koplówką. No, a ja chcę iść normalnie z koplówką. Stary, nie mogę. Nie mogę na konfrontację. Takich rzeczy dzień przed walką. Tak, ale... To jest nie fair. Jak byłeś na wakacjach, to nie miałeś problemu. No ale to ty chciałeś konfrontacji. Ty no ja kiedy ja chciałem konfrontacji, słucham. No jak kiedy? No ja na face to face. No to czemu nie odbierałeś? Czemu nie odbierałeś telefonu? No i okej, okay, powiedziałem, że nie ma problemu. No to czemu tylko uciekłeś 3 tygodnie. Teraz na konferencji? Nigdzie nie uciekłem. Kto ustalił ze mną konfrontację? Pogadamy zaraz, bo to bez sensu rozmarnować. Czy rozmawiałeś ze mną o jakiejś konfrontacji? Wszyscy wiedzieli w Polsce. Każdy wiedział, tylko nie. No to przegadamy. Oni gadali, a my później dzwoniliśmy. Wiedziałeś coś o naszej konfrontacji? Ale też gadaliśmy na konferencji. Ale Kacper, nikt ciebie nie zmusza teraz do tego, nie? Tylko ja jestem za tym. Czy by słyszałeś coś o konfrontacji naszej? No gadaliście też nawet na konferencji. Na konferencji gadaliście. Dobra, przegadamy to faferkowo, nie? No, ja nie mogę. Nie, on ma jutro walkę, ja bym nie robił konfrontacji. Ja na takie coś, no nie mogę takiego czegoś zrobić. Bo to jest przypadek. Wszyscy wiedzieli, ja ci się zgodziłem z tobą. No, nie? Co ty gadasz? Tak, wiecie co, Kacper ma jutro walkę, ja bym to olał, nie? No to dobra, Kacper ma jutro walkę. Marnuje materiał, właśnie to pokazuje, jakim jesteś atencjuszem. Mieliśmy gadać po konferencji, miałeś jeszcze 4 dni do walki. Z kim to ustaliłeś? No wszyscy to gadali. Ty mówiłeś przecież nawet na tym, na konferencji. Kiedy wiesz, że ja nie mogę? Czemu nie mogę? Bo biznesy to przyjść na WCA. WCA nie, możemy to się tutaj wciskać. Nie, przyjść na WCA. Nie, po co? Umówmy się na walce. Spotkajmy się po co, i teraz zaraz jak się zachowuje. No jak się zachowuje? To ty jak się zachowuje? Jak? Możemy się być na WCA. Możemy być na innej sali. Czy ja myślę, że jak Kacper ma jutro walkę, to powinniście dać sobie spokój, nie? Co? Możemy się pić. Daj mi odpocząć po walce tydzień, dwa i chodź się bijemy. Nie będę się bił na ulicy, bijemy się, on może ustalić. Poszedłeś znowu i gadałeś, więc zadzwonili do mnie. Powiedziałeś na tyle, że WP na główną dał moje zdjęcie, pisząc, że znany dziennikarz pobił zawodnika MMA. I to tylko przez to. Nie, to ogólnie. Nie, powiedziałeś o tym. Ja powinienem się... Ja, każdy na moim miejscu się pochwalił, a ja powiedziałem ci po męsku. Ty się pochwaliłeś? Ja się pochwaliłem? Czym się pochwalił? Powiedziałem, że... Słuchasz tego, co mówię? No właśnie, nie rozumiem. To jeszcze raz, to posłuchaj. Powiedziałem, że każdy na moim miejscu by się pochwalił, gadał o tym w internecie, że usadził się. Ej, a nie możecie tego przegadać na antenie? Po czym nie zrobiłem nic, a to po 2 latach gadasz o tym i jeszcze udajesz biednego pokrzywdzonego. A ty udajesz profesjonalnego dziennikarza, który reaguje na to, że ktoś do niego coś powie, z czego ja nie pamiętam, co do ciebie powiedziałem, ty sobie... Nie i ty, ja Wojtek Gola też to... nie pamięta. Dobrze. I tylko ty pamiętasz. I ty nie pamiętasz, jak uciekłeś z afteru potem. Ja uciekałem z afteru. I kto ci mówił, co powiedziałem. Nie, publiczną no, na live'a, nie? I masz taką pretensję. Kacper, no to nie miał. Kacper nawet chciał, bo żeby Sylwester się nagrał. A że tobie się nie podoba, ty byś chciał na live'ie przysiedł mi się. Nie, chcę po prostu, żebyśmy to przegadali raz a porządnie. Nie, że ty nagrasz sobie 10 sekund, potem przyjdziesz kolejne 10 sekund. Potem kolejne, stary. No to ale to tak samo. Dla 10 sekund, dla 15 sekund, dla 15 sekund.